Cześć, z tej strony Kamil, z portalu Bieganie Skrzydła. Dzisiaj będzie mowa o jednym z najtrudniejszych wyborów, jakie może dokonać osoba aktywna fizycznie, czyli jaki pulsometr wybrać, szczególnie gdy stać nas na wydanie kwoty z przedziału od 600 do 1500 zł. Czy najdroższe urządzenie z tego zestawienia będzie najdokładniejsze? A co z najtańszym? Czy będzie dawało nam najgorsze odczyty tętna? Wszystkie odpowiedzi w jednym miejscu. Pamiętajcie, że jeśli materiał Wam się spodoba, zasubskrybujcie kanał, pozostawcie komentarz, a także kliknijcie łapkę w górę. Wszystko to napędza mnie do dalszej pracy. No klikajcie. Zaczynamy. Pulsometry pozwalają wprowadzić do treningu wiele liczb, czyli wskaźników, z których możemy czerpać wartościowe informacje. U podstaw tych wyjątkowych danych znajduje się wartość tętna, bieżąca, średnia i maksymalna. Obserwując tętno podczas treningu, jesteśmy w stanie wyciągać daleko idące wnioski dotyczące jakości naszej pracy. Czy wykonujemy dobrą robotę w czasie biegania, jazdy na rowerze, pływania lub każdej innej dyscypliny sportowej? Być może jest tak, że nie angażujemy organizmu na tyle, na ile moglibyśmy, przez co nie rozwijamy się, a jedynie stoimy w miejscu. Najskuteczniejszym pomocnikiem każdego sportowca jest więc pulsometr. Urządzenie to pozwala na precyzyjne sterowanie sesją treningową lub utrzymanie jej w określonych ramach, aby z treningu na trening nasza forma szybowała w górę. Jednak poza stałym rozwojem fizycznym równie istotne jest wygospodarowanie odpowiedniego czasu na regenerację, bo tylko wypoczęty organizm jest gotowy do działania. W tym kontekście pulsometr pozwoli chronić maszynę, jaką jest ciało ludzkie, przed niepożądanymi czynnikami, niedotrenowaniem lub przetrenowaniem. Co ciekawe, oba te zdarzenia są dla nas niebezpieczne, ponieważ pierwsze z nich, czyli niedotrenowanie, sprawi, że nie rozwiniemy w pełni skrzydeł, więc będziemy stać w miejscu i choćbyśmy stale trenowali, jeszcze raz trenowali, nie zabrniemy dalej, co z pewnością obniży naszą motywację do uprawiania sportu. Druga zaś sytuacja, czyli przetrenowanie, z pewnością szybko wpędzi nas w kłopoty zdrowotne, bo trenując na granicy wytrzymałości złapiemy uraz albo kontuzję. Skoro pulsometr wprowadza do treningu wiele liczb, na podstawie których budowane są określone wskaźniki, to ważne jest, aby były one prawdziwe. Albo inaczej, rzetelne, czyli bliskie tym wartościom osiąganym z pomiaru tętna na klatce piersiowej. Jest to o tyle istotne, bowiem świat sportu został zdominowany przez dwie metody śledzenia tętna. Pierwsza, w której wykorzystuje się specjalne pasy z elektrodami zapinane na klatce piersiowej i druga, która czerpie informacje o tętnie za sprawą optycznych czujników dotykających skóry ręki pod zegarkiem. Pas na klatce piersiowej w prawie każdych warunkach jest w stanie dostarczyć dokładniejszych wartości tętna, zaś optycznym czujnikom zdarzają się technologiczne rozkojarzenia, które przekładają się na jakość informacji o tętnie. Mówiąc najkrócej jak to tylko możliwe, nadgarstkowy pomiar tętna może być znacznie mniej dokładny niż pomiar na klatce piersiowej. Jaki pulsometr wybrać, aby trenować odpowiednio i spać spokojnie? Odpowiedź na to pytanie zna każdy, bo przecież wybrać należy ten, które jest najbardziej dokładne, prawda? Ale to rzeczy, bo każde urządzenie ma zupełnie inną dokładność i o tym można się przekonać z dzisiejszego materiału. Jaki więc pulsometr kupić, aby zminimalizować liczbę błędów powstających podczas pomiaru? Aby tego się dowiedzieć, wykorzystam trzy zegarki. Są to 5, Polar Vantage M i Polar M430. Podczas badań pomoże mi także Polar V800, który posłuży mi do gromadzenia danych o tętnie z pasa napiersiowego, czyli będzie stanowić faktyczny punkt odniesienia. Jego dane są najbardziej dokładne. I teraz dlaczego wybrałem te trzy urządzenia? Są to 5 dlatego, bo jest najnowszym zegarkiem fińskiego producenta wyposażonym w technologię optycznego pomiaru tętna firmy Valencel. Zdecydowałem się wykorzystać ten zegarek, bo właśnie ukończyłem jego test. Wyniki pomiarów tętna są naprawdę imponujące. Zegarek Sunto 5 aktualnie wyceniany jest na kwotę 1500 zł. Polar Vantage M dlatego, bo ten model, jak i Vantage V są najnowszymi produktami od fińskiego producenta marki Polar.
Zawsze ceniłem tę firmę za precyzyjne urządzenia do śledzenia wartości tętna. W każdym poprzednim przypadku zegarki spod ich znaku cechowały się dokładniejszymi osiągami niż pozostałe innych znanych mi firm. Jednak oba modele Vantage zaburzyły ten spokój i nieźle namieszały. Są to zegarki, o które pytacie mnie bardzo często, więc zaprezentuję najnowsze informacje o pomiarze tętna z Vantage M. Sprzęt kosztuje trochę ponad 1000 zł. Ostatnim wybranym pulsometrem jest Polar M430 i pewnie już domyślacie się, dlaczego wybrałem ten zegarek. Powiem bez ogródek, że od początku posiadania M430 zawsze byłem zadowolony z jego dokładności. Informacje o tętnie w ogromnej liczbie przypadków są perfekcyjne. Prawie zawsze korzystam z jego pomocy, gdy wykonuję test innych zegarków z optycznymi czujnikami tętna. Pulsometr M430 można nabyć w kwocie około 600 zł. Myślę, że wytypowałem ciekawe produkty. Zastosowano w nich przeróżne technologie pomiaru tętna, a ich widełki cenowe są na tyle szerokie, że każdy będzie mógł dopasować sprzęt do swojego budżetu. Natomiast w dalszym ciągu nie pojawia się jednoznaczna odpowiedź, jaki pulsometr wybrać. Sunto 5 Polar Vantage M, Polar M430 i Polar V800. Wszystkie te urządzenia zabrałem na kilkanaście specyficznych sesji biegowych. Na lewej ręce zapinałem Sunto 5 i Vantage M, a na prawej ręce dwa pozostałe zegarki. Cztery urządzenia uruchamiałem na początku treningu i wszystkie gromadziły dane podczas całej mojej aktywności. W czasie biegu co jakiś czas patrzyłem na odczyty z poszczególnych modeli, więc już na tym etapie weryfikowałem jakość informacji o tętnie, ale to dzięki specjalnie przygotowanym wykresom możliwe jest fizyczne zestawienie tych danych w tabeli, którą później wielokrotnie analizowałem. Teraz uwaga, będzie jednoznaczna odpowiedź, jaki pulsometr wybrać. Jeśli nie posiadamy wysokiego budżetu, to warto zdecydować się na Polar M430, ponieważ daje spore możliwości treningowe i w dalszym ciągu oferuje wysoką dokładność pomiarów tętna. Polar Vantage M dzięki aktualizacjom przeżywa drugą młodość. Z kolei Sunto 5 jest najdroższym urządzeniem, ale także najnowszym. Pod względem pomiaru tętna jest to bardzo dobra propozycja. Plusem jest także długo działająca bateria i rewelacyjny wygląd piątki. Tego ostatniego nie mają zegarki marki Polar. Wszystkie trzy pulsometry aktualnie oceniam wysoko i je polecam. Na marginesie dodam, że nie są to jedyne zegarki, które testowałem, pulsometrów jest znacznie więcej. Do opisu tego wideo dorzucę Wam bezpośredni link do strony. Znajdują się tam obszerne recenzje Sunto 5, Polar Vantage M i Polar M430, ale także wielu innych zegarków. Pamiętajcie, że jeśli materiał Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał i klikajcie łapkę w górę. Wszystko to pozwala rozwijać kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie!